Jestem Paweł Pijałkowski, mówię do Was z wsi Brzozówka. Jest to bardzo fajna, niewielka wieś w centrum Polski, w powiecie rawskim. I tutaj znajduje się 9 hektarów terenu, na którym jesteśmy. Jest to ekoosada. No i jedna chyba z pierwszych w Polsce, która została założona z pewnym zamysłem. To znaczy, gdy 5 lat temu ten teren został kupiony od starszych ludzi, którzy tu już nie mieszkali, to od razu był pomysł, żeby zrobić tutaj miejsce dla ludzi, którzy chcą żyć alternatywnie. Blisko natury, blisko drzew, zwierząt, atmosfery czystej, bo na szczęście nasza okolica jest nieuprzemysłowiona i nie ma tu przemysłowych upraw, jest całkiem zdrowo. No ale to musimy o to zadbać. Także zapraszam do zwiedzenia ekoosady. Chciałabym, żeby to było miejsce przyjazne ludziom, żeby każdy, kto będzie czuł taką potrzebę, albo nie, przyszedł tu i zawsze mógł znaleźć dobre słowo, dobry trunek do picia. To jest taki mój główny cel.
chciałabym, żeby tu się dużo działo takich rzeczy warsztatowych i nie tylko. Generalnie to miejsce czuję bardzo, bardzo dobrze, dlatego tą działkę kupiłam. Mam nadzieję właśnie, że inni tą energię też poczują i też się będą czuć dobrze. Na tej działce konkretnie moje serce, jakby moje serce jest takim wskaźnikiem. Inni używają wahadełek, a ja mam serce, które mi zawsze mówi, gdzie powinnam być. Serce jest drzwiami intuicji, więc to, czego dusza pragnie, serce po prostu nam pokazuje, jest takim moim barometrem troszkę, nie? Miejsce właśnie specjalnie z przeznaczeniem, żeby ktoś mógł sobie przymocować się, żeby mógł sobie odkryć siebie, mieć chwilę dla siebie. Właśnie warsztaty jakieś, kręgi kobiet lub mężczyzn lub mieszane, żeby były. No i my tutaj musimy się dobrze poczuć. Tu gdzie stoisz, będzie warzywniak, permakultura, owocowe drzewa i warzywa, ale owocowe drzewa i krzewy też. Dlatego tutaj teraz porządkujemy i dlatego tak sporo drzew tutaj niestety poleciało. Bardzo właśnie jest mi przykro, że muszę wycinać dużo drzew, ponieważ ja bardzo kocham drzewa. Bardzo dobrze je czuję, dlatego też działka w lesie ogólnie, wśród ludzi świadomych, to było bardzo ważne. Niedaleko stąd urodziłam się, wychodzę, jakby pochodzę z miejsca, też, które jest niedaleko stąd. I jakby taki przekaz miałam, że powinnam wrócić tu, gdzie się urodziłam, w miejsce do centralnej Polski. I konkretnie to była Brzozówka, byłam tu kilka razy, żeby poczuć działki, bo już wiedziałam, że chcę, tylko nie wiedziałam, którą. No i teraz już porządkuję sobie działkę. Paweł mi tu dzielnie pomaga. Właśnie przepraszam, muszę chyba... Poczekaj, Paweł, poczekaj, bo to jest długie. Nie, już. Dość było miasta. Mieszkałem w Warszawie wiele lat. Jako typowy mieszczuch. Tam miałem swoje zajęcia. Towarzystwo, źródło dochodów. Jakieś takie miejsce do życia, ale mnie już ciągnęło mnie w różne miejsca na wieś. I pierwszym takim miejscem, które tak badałem, jak ten bocian, który wraca i zatacza coraz mniejsze kręgi, szukając gniazda, to pojawiłem się w okolicach Puszczy Białowieskiej. Ale tam jest bardzo pięknie, ale to nie było miejsce dla mnie. Drugim takim miejscem były okolice Płocka. Tam z ówczesną moją partnerką krążyliśmy, szukając właśnie miejsca, żeby postawić sobie dwa domki, a może obok jeszcze zrobić parę działek, żeby inni ludzie o podobnym podejściu się też osiedlili. Czyli po prostu nowy sposób osiedlania się mieszczuchów na wsi. Temu wszystkiemu no, przyświeca taka idea, żeby budować te domy z materiałów naturalnych, prawdziwych. Oczywiście drewno, glina, słoma, kamień polny, jak najmniej chemii budowlanej. No i tak się okazało wreszcie, że trafiliśmy do Brzozówki w powiecie rawskim, czyli tutaj. Dzieje tego miejsca są ciekawe, to jak kto ciekawy, niech sobie przejrzy stronkę internetową naszą. W każdym razie 5 lat temu ja ten teren nabyłem, a nikt go nie chciał, bo tutaj było 36 tysięcy małych drzewek, takich jak tutaj widzicie. Myśmy po prostu znaleźli jakąś możliwość prawną, żeby te drzewka częściowo przerzedzić, bo one rosły od bardzo blisko siebie i dlatego nikt tego nie chciał, bo dla rolnika było to nieprzydatne. Dla człowieka, który chce sobie zbudować rezydencję, kłopot z tymi drzewkami.
No myśmy postanowili większość drzewek zachować, bo to jest osiedle wśród lasu i tak niech będą, ale musieliśmy je przerzedzić, żeby rosły spokojnie te sosny i inne drzewa. I ja się wtedy wziąłem za drwalską robotę. Nigdy tego nie robiłem, no ale któregoś dnia musiałem wziąć do ręki piłę mechaniczną, zatrudniłem paru ludzi i tak się, taka przygoda. Tu już jest moje miejsce, tu jest już mój domek. Ja mieszkam w starej chatynce, takiej, którą zbudowali gospodarze 50 lat temu. Ona jest bardzo prosta, zbudowana z tutejszych właśnie sosen, z desek, z krokwi. Jest kiepsko ocieplona, więc w zimie jest hardcore. Piecykiem się grzeje, trochę jak traper. No ale konsekwentnie każdą zimę tutaj jestem, bo ja pełnię rolę zasadźcy, czyli takiego osobnika, który przybywa na miejsce, stara się je jakoś przygotować dla osadników i dopiero po nim przyjeżdżają różni ludzie. Jedną z tych osób jest Iwona, z którą właśnie rozmawiałaś. Albo Karolina, która tam właśnie się krząta na obejściu. Iwona jeszcze nie zbudowała, jest na etapie, jak wiesz, szukania właściwego kształtu domu, to co ona już mówiła, a Karolina już zbudowała zasadniczo swój dom razem z mężem Andrzejem, jest zadaszony i w tym roku wykańczają ściany tynkiem wapiennym. A w środku jest słoma, to zresztą było widać na filmiku. A jeszcze za chwilę pójdziemy do innego domku, który też powstaje. Więc najlepiej jakby o tym domu opowiedział projektant, który nadzoruje te prace, mianowicie Jacek Gałązka. To jest nasz architekt, który razem ze mną opracował plan zagospodarowania tej osady. Zaprojektował kilka domów, z których właśnie ten i dom, który oglądaliśmy, ten ze słomą, jest jego projektem. Kilka projektów Jacka jest gotowych do realizacji. Dwa spośród nich to są budynki naszej fundacji, bo tutaj kopuła stoi na terenie fundacji i to jest teren społeczny. I on ma po wieczne czasy służyć ludziom jako miejsce jakichś dobrych działań, dobrych praktyk i spotkań, i rozwoju osobistego, i kultury. To natomiast ma być dom prywatny jednego kolegi. Natomiast właśnie tak jak powiedziałem, Jacek Gałązka nadzorował cały czas jego wykonanie i on by powiedział na ten temat znacznie więcej. Ja tylko ograniczę się do tego, że wewnątrz są kostki słomy, a z zewnątrz są one otynkowane tynkiem wapiennym. No i w środku natomiast tynk będzie gliniany. Teraz właśnie niedługo tynkarz zacznie tą robotę, czyli tynkować go od zewnątrz. No i wygląda na to, że w tym roku ten właściciel sobie tutaj zamieszka i będzie mu tutaj przyjemnie długie zimowe wieczory, bo słoma jest świetnym izolatorem. Jest wizja. To jest wizja, która się zrealizuje. Kiedy, nie wiem. Centrum Ekoosady Brzozówka. Chodzi o to, żeby były tutaj budynki, zbudowane oczywiście z materiałów naturalnych, w których dzieje się coś dobrego. Gdzie albo spotyka się nasza społeczność, bo tutaj powoli się tworzy społeczność. Przyjeżdżają goście, robimy jakieś zajęcia, robimy jakieś działania rozwoju duchowego, albo po prostu zwykłe towarzyskie spotkania, bo jesteśmy otwarci na to, żeby zrobić jubileusz, imieniny, chrzciny, urodziny, święto przesilenia. To już mieliśmy wernisaż artysty, nasza koleżanka pokazała swoje obrazy malowane intuicyjnie, kilka jest jeszcze wewnątrz. I pierwszym budynkiem, który jest takim naszym eksperymentem, jest kopuła. Zrobiliśmy to bardzo takimi skromnymi siłami,
bo jeden gość nam tutaj próbował postawić ze skutkiem nie najlepszym, nie będę o nim mówić, ale potem żeśmy się wzięli my do roboty z jednym kolegą i zrobiliśmy wszystko, żeśmy obłożyli gliną. Wewnątrz jest 260 kostek słomy żytniej, czy pszen żytniej. Czyli jest to bardzo dobra izolacja termiczna. Tam jak mały kaloryferek pracuje zimą, to jest całkiem przyjemnie, a latem jest chłodno, bo oczywiście warstwa słomy i glina to jest izolacja od upału. Dach jest samonośny, on stoi na 8 słupach. Jako ciekawostkę powiem, że ktoś, kto proponował nam, że nam pobuduje, powiedział, że dach to sobie położycie deski na strukturze, na tej kopule położycie deski, do desek przyczepicie łaty, na łaty położycie gąty, może papę i będzie fajnie. No więc jak żeśmy się do tego przymierzali, to się okazało, że taki dach to może ważyć no, 1,5 tony. I taka struktura nie wytrzymałaby tego dachu, a zwłaszcza gdyby spadł mokry śnieg. To tak ostrzegam osoby, które chciałyby na kopule bezpośrednio kłaść dach. Dlatego są słupy z naszych modrzewi tutaj ściętych. I to się trzyma w ten sposób. Kamieni jest bardzo dużo. Pod spodem włożyliśmy, jest 6 metrów sześciennych betonu, ale do tego betonu wkładaliśmy kamienie polne z wielu powodów. Kamień ma jednak, wiecie, ma oryginalny swój własny naturalny kształt, trzyma tą swoją energię w jakiś zupełnie inny sposób niż czysto betonowy fundament. A kamieniami jeszcze tutaj obłożyliśmy takimi głazami z pobliskich pól, to bardzo lubimy robić. No i tutaj niektóre żeśmy ręcznie wkładali, a inne przyjechał kolega z turem, bo tu jak widzicie jest kilka takich po 200 kilo, no to nam podsunął, zakleiliśmy i wygląda tak dość przyjemnie, jakby to była w ogóle struktura zrobiona po prostu z podwaliny kamiennej. No, a schodki to taka moja radosna twórczość, bo ktoś mi dał w prezencie takie łupki, no to żeśmy naleli betonu i łupki przykleiłem, wygląda nie najpiękniej, ale wygląda prymitywnie, prosto. I bo taka ma być kopuła. Chodźcie do wnętrza, pozwólcie. To jest glina mielona. Ona jest trochę taka, barwy trochę takie jakby kakao. Ale wewnątrz jest glina wykopana spod fundamentu, która jest trochę innej barwy i ma w sobie żwirek. Lubimy kamienie, więc jest sporo dekoracji z kamieni i minerałów. No tu zwłaszcza pole do popisu dla kobiet, ich delikatnych rączek, bo można w glinie robić bardzo ładne rzeczy. Można w glinie robić półeczkę, niszę, miejsce na przykład na jakąś figurkę, na lampeczkę. Muszle są? No. Proszę bardzo. Tutaj jest to tak, muszle są tak. Jak już wiedziałem, że będziemy robić coś z gliny, to byłem nad Morzem Czerwonym i tam parę wziąłem kamyczków. Potem byłem w Darłowie nad Bałtykiem, wziąłem trochę kamyczków i jeszcze jakaś przyjaciółka nam przysłała kamyczki z jakiegoś innego morza. Już zapomniałem jakiego. I to te kamyczki żeśmy tu położyli. Wnętrze kopuły jest takie jak jaskinia. I gliniana jaskinia. No trochę to mi przypomniało, jak ktoś oglądał Gwiezdne Wojny, to tam bywają takie wnętrza. I jak ja byłem w południowej części Tunezji, to tam znalazłem ten plener i to mi powiedzieli przewodnicy, że tam pierwsze dwie części Gwiezdnych Wojen były kręcone. I połaziłem sobie po tych wnętrzach. I te wnętrze były super, bo było aż miło je dotknąć. Przy tym była stała temperatura. No w ogóle bardzo fajna jest ta glina, jeszcze jak jest coś taka struktura właśnie kopulasta. My tu mamy regularny, dość dbaliśmy o to, żeby ściany były regularnym okręgiem. W sumie okazało się, że wnętrze to jest 22 metry kwadratowe. Całość powierzchni zabudowy jest 35. I tutaj spokojnie podczas zajęć siada sobie spokojnie 12 osób.
po turecku, na kalimatach. Czasem przynosimy krzesełka, jak trzeba. No i tak to tutaj jest. I bardzo nam tutaj jest miło, bo tu nawet wiele osób nocowało latem i gdzieś tak do połowy października. I ci, co nocowali... Ja raz tutaj nocowałem. Raz sobie zrobiłem taką akcję, że tutaj medytowałem i zostałem na noc. I rzeczywiście było przyjemnie latem. Także zapraszam. Jak ktoś ma coś fajnego, jakąś ideę, może medytację, może jakąś praktykę duchową, to zapraszamy do nas i myślę, że się dogadamy. Tutaj my działamy na zasadzie non-profit w ogóle. To jest bardzo ważne.